Thank you very much. Bardzo dziękuję. Zawsze jestem niezwykle rad, że mogę być tutaj w Warszawie i mam nadzieję, że kolejne 20 minut będą dla Państwa interesujące. Nie wiem, czy mam dobre, czy złe informacje dla Państwa. Sami zresztą zobaczycie. Myślę, że większość z Państwa ma pewnego rodzaju urządzenie mobilne w swojej kieszeni. No teraz się zastanówmy, czy to urządzenie mobilne jest naszym przyjacielem, czy wrogiem. Może zacznę od tego, od pytania. Czego powinniśmy się spodziewać po przyjaciołach, a czego nie? Nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w jakieś filozofie, czy filozoficzne rozważania, ale chcę, abyśmy wyszli od pewnego punktu wyjścia, aby skonkretyzować tutaj to nasze spotkanie. Czyli co powinni robić dla nas przyjaciele? Otóż oczekiwalibyśmy od przyjaciół, że po pierwsze będą uczestniczyć w naszym życiu codziennym. Nawet jeżeli nie widzimy ich przez jakiś czas, to jednak chcemy aktualizować, czy raczej od czasu do czasu się jednak skontaktować i powiedzieć, co się tam z nami działo ostatnio. Poza tym przyjaciele nas wspierają, dając nam swoje informacje, także oczywiście nie chcę tutaj idealizować nadmiernie, ale powinni jakby przyjaciele powiedzieć, jeżeli mnie będziesz potrzebował, to będę. Kolejna rzecz to przyjaciele są ludźmi, którym ufamy, czyli są to ludzie, którym możemy ufać, a oprócz tego, są to osoby, które na pewno nie zdradzą żadnych informacji, które im przekażemy. Ponadto, ale jest jeszcze druga strona medalu, czego nie powinni robić przyjaciele. No po pierwsze, przyjaciele po pierwsze nie powinni nas obserwować i śledzić. Nie chcielibyśmy być traktowani jako jakaś osoba podejrzana. Przyjaciele także raczej nie powinni przed nami chować czy skrywać jakichś ważnych informacji. Jeżeli powinnam czy powinienem o czymś wiedzieć, to mój przyjaciel powinien mi o tym powiedzieć. No i oczywiście przyjaciel nie powinien zdradzać moich sekretów innym. Czyli takie ramy sobie tutaj, powiedzmy, stworzyliśmy i teraz popatrzmy na to, czy z tego punktu widzenia na kwestię aplikacji, właśnie z punktu widzenia tego, co przyjaciel powinien, a czego nie powinien robić. Może najłatwiejszym sposobem przedstawienia pozytywnych aspektów aplikacji mobilnych jest zwrócenie się w przeszłość. Dwa dni temu, kiedy przyjechałam do Warszawy, może powiem, jak ta mobilna aplikacja, czy mobilne aplikacje, które miałam ze sobą, mi pomogły. Po pierwsze, musiałam dojechać z miejsca pracy na lotnisko we Frankfurcie. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to wziąłem swój smartfon i odpaliłem aplikację Deutsche Bahnu, czyli takiego niemieckiego PKP, żeby sprawdzić, z którego peronu odchodzi mój pociąg i czy ten pociąg jest opóźniony, czy nie. Nawet jeżeli to opóźnienie jest 5-minutowe, to praktycznie w czasie rzeczywistym jestem w stanie to sprawdzić na swojej aplikacji hotelowej. Potem, kiedy przyjechałem już na lotnisko we Frankfurcie, no to trzeba się odprawić. Ponieważ mam aplikację Google Mail, to otrzymałem kod do odprawienia się, samoodprawienia się. Zrobiłem to w maszynie i otrzymałem kartę boardingową. A to taka tradycyjna, że tak powiem, metoda, bo już niektórzy nawet w ogóle nie mają takich kart, tylko wszystko mają wyświetlone na swoim telefonie. Następnie, za każdym razem, kiedy idziemy na konferencję, to ja na przykład te informacje uploaduję na Facebooku, że na przykład jadę do Warszawy albo jestem już w Warszawie. No i oczywiście ludzie to zaczynają lubić. O, jesteś w Warszawie, jedziesz na konferencję do Warszawy, super. No taka tradycja, powiedzmy.
też nasza wewnętrzna, InSafe'owa. W samolocie trzeba wyłączyć telefon, to znaczy można się przełączyć na tryb samolotowy. Kiedy się przełączyłem, to odpaliłem swojego Kindla, bo na Kindlu mam wiele różnych tekstów, niektóre związane z pracą, niektóre nie. Poczytałem, przylecieliśmy do Warszawy, trafiliśmy do hotelu, a wieczorem chcieliśmy sobie wyjść do restauracji. Więc skorzystałam z aplikacji WhatsApp, co tam jest. Rzuciłem hasło Peterowi dzięki aplikacji WhatsApp. Hej, spotykamy się za 15 minut na dole w recepcji, idziemy coś zjeść. No ale oczywiście, kiedy jesteśmy w Warszawie, nie wiemy, nie znamy tego miasta, więc co robimy? Odpalamy naszą aplikację Google'ową, Google Maps. I się już swobodnie poruszamy po mieście. Tak więc, tak pokrótce, pozytywne aspekty posiadania aplikacji mobilnych. Myślę, że wielu z Państwa wykorzystuje swoje smartfony właśnie w tej strony. Natomiast popatrzmy na drugą stronę medalu, aplikacje jako nasi wrogowie. I są to takie kwestie, o których pewnie aż tak dobrze nie wiemy. Po pierwsze, wiąże się to z problemem zbierania danych. Otóż smartfony są podłączone do tylu różnych usług. Jeszcze kilka lat temu telefon to był po prostu telefon, tylko i wyłącznie. No można było może wysłać SMS albo MMS, ale głównie telefon był po to, żeby do kogoś się zadzwonić. A teraz to jest telefon, to jest, tam jest kalendarz nasz, tam jest nasz diariusz, tam jest nasz notatnik, tam jest nasza kamera wideo, tam jest nasz aparat fotograficzny, tam jest nasza książka adresowa. Bardzo często mamy jakieś pliki osobiste. Mamy na przykład takie usługi jak Dropbox, gdzie są dane w tak zwanej chmurze, które można ściągać na swoje urządzenie mobilne. Oprócz tego mamy jeszcze odbiornik GPS, więc można także konkretnie ustalić naszą lokalizację. Ogólnie rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że smartfon, oprócz tych wszystkich, oprócz systemu operacyjnego, czyli to, co otrzymujemy od naszego dostawcy, i oprócz aplikacji, gdyby te wszystkie informacje niejako scalić, to trzeba powiedzieć, że taki smartfon jest idealnym Jamesem Bondem, idealnym szpiegiem w naszej kieszeni. Takie krótkie, takie małe badanie, które zostało przeprowadzone w czerwcu 2012 roku pod hasłem Obserwowani. Zostało to badanie przeprowadzone przez Stiftung Warentest, która zajmuje się testowaniem produktów. No i także przetestowano aplikację. Sytuacja była troszeczkę skomplikowana, ponieważ musieli zatrudnić dodatkowo personel techniczny, aby także popatrzeć, czy dogłębnie przeanalizować, jak funkcjonują aplikacje. Tych aplikacji przetestowano w sumie 63. 9 na 63 aplikacje przekazywało dane personalne bez żadnego zaszyfrowania, bez jakiegokolwiek systemu ochrony, usługom zewnętrznym. Czyli jeżeli korzystano z tych aplikacji, wówczas informacje osobowe były po prostu szeroko dostępne, tak jakbyśmy je gdzieś wypisali na plakacie na ulicy. W przypadku 28 na te 63 aplikacje, w 28 tych aplikacjach zbierano dane, które w ogóle nie były potrzebne do funkcjonowania danej aplikacji. I tylko w przypadku 23 aplikacji te dane, które były zbierane, były te, które były potrzebne, aby świadczyć daną usługę. Taki przykład konkretny. Aplikacja, która jest bardzo ważna. Znają Państwo te kody, prawda? To nie są kody kreskowe, tylko takie kody
cyfrowe. Niektóre telefony są wyposażone w czytniki, które odczytują te kody i na przykład łączymy się przez hyperlink. Właśnie taki czytnik jest nam potrzebny, aby móc rozszyfrować ten kod na smartfonie. Jest bardzo do tego popularna aplikacja, która nazywa się QR Droid. I korzyść akurat z zakupu na przykład takiej aplikacji w Google Play Store jest taka, że po prostu każda aplikacja przed zakupem wyświetla taki certyfikat pozwoleń, czyli de facto jakie dane mogą być udostępniane. Tutaj na przykład przy okazji tej aplikacji QR Droid jest tutaj certyfikat poświadczający konieczność zrobienia zdjęcia, bo właśnie, no co jest zrozumiałe, żeby odszyfrować taki kod, trzeba najpierw zrobić zdjęcie tego kodu, ale potem są takie prośby o informacje troszeczkę dziwne, bo na przykład ni stąd, ni zowąd ta aplikacja chce czytać naszą historię wyszukiwarki, nasze bookmarki i nasze kontakty. Po co? Po co takiej aplikacji czytnika kodu cyfrowego tego rodzaju informacje? Informacje, które tylko i wyłącznie są potrzebne po to, żeby korzystać z danego telefonu. Być może gdyby ktoś się włamał do tych informacji, mógłby korzystać z naszego telefonu bez naszej świadomości. Chciałam tutaj zaproponować takie ćwiczenie, ale zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę późno, więc może troszeczkę Państwa ożywię. Zobaczmy, jak działają właśnie te certyfikaty pozwoleń w aplikacjach. Chcę pokazać to Państwu na telefonie z systemem Android. Ci wszyscy, którzy mają Państwo smartfony na Androidzie, bardzo proszę teraz ich o ich uruchomienie. Naprawdę? Tutaj nikt nie ma Androida? Wszyscy? No, jest trochę tych Androidów. Dobrze. W takim razie najpierw. Proszę najpierw znaleźć ustawienia w swoim telefonie. Kolejny etap. Popatrzmy na aplikację w swoim menu. Tak mniej więcej to wygląda. Kolejny krok. Proszę znaleźć swoją opcję zarządzaj aplikacjami i teraz otrzymują Państwo listę tych wszystkich aplikacji, które są zainstalowane na Państwa telefonie komórkowym. I to bez względu na to, jaką aplikację wybierzemy, wybierzmy jakąkolwiek. Kiedy wybierzemy daną aplikację i zejdziemy na dół, na sam dół, bo ja akurat wybrałem Wikipedia, to znajdziemy tutaj pozwolenia, udostępnienie. Tutaj mamy trzy na zielono odhaczone. Wikipedia prosi o lokalizację, czyli musimy przekazać informację, gdzie jesteśmy. Także chcę mieć dostęp do pełnego, do innych rzeczy. Teraz jeżeli mamy iPhone, to sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo to wszystko zależy od tego, jaki mamy system operacyjny w swoim iPhone'ie. Jeszcze kilka lat temu praktycznie w ogóle nie było możliwe dla kogoś, kto nie był specjalistą, aby zdobyć informacje na temat aplikacji oraz danych, które są zbierane przez aplikację. Jeżeli mamy iOS 4 albo starszą wersję, wówczas są tak zwane dostępy krytyczne, na przykład pozwolenia na informacje krytyczne, jak na przykład lokalizacja geograficzna. Przy okazji iOS 6, to tutaj będziemy mieli naprawdę rozwiązania rewolucyjne, ponieważ tu użytkownik będzie miał zdecydowanie większą kontrolę nad tymi informacjami, na które zezwala, do których dostęp, na których dostęp się godzi.
teraz chcę powiedzieć o aplikacji WhatsApp. Jest strasznie to popularna aplikacja. Tylko z Google Play Store jest już 50 milionów ściągnięć tej aplikacji. Ona jest praktycznie dostępna na wszystkie nośniki. Około 1 miliarda tekstów dzięki tej aplikacji jest wysyłanych codziennie. Natomiast przez całe lata te wiadomości były nieszyfrowane, niekodowane. I zresztą to zostało koniec końców kilka miesięcy temu poprawione. Okazało się, że najpierw ten system szyfrowania był kiepski i teraz przed kilku dni sytuacja została znowu naprawiona, bo tam chodziło o to, czy korzystamy, z jakiego rodzaju łączności internetowej korzystamy, bo jeżeli korzystamy z Wi-Fi, to ten cały system szyfrowania w ogóle nie funkcjonował. No i teraz właśnie wróćmy do tej aplikacji. Mamy tutaj kopiowanych bardzo wiele danych personalnych. Tutaj taki zrzut z ekranu sprzed kilku dni. Musiałem reinstalować swoją aplikację twitterową na swoim smartfonie. No i tutaj dostałem taką uwagę, że tak, bezpiecznie uploadujemy wszystkie twoje, przepraszam, pomożemy ci w tej reinstalacji, jednocześnie informując o wszystkich twoich informacjach, wszystkich twoich przyjaciół. Czy chcesz tego? Oczywiście, że nie chcę. Kilka dni temu byłem także na Facebooku, nie na wersji mobilnej, tylko pecetowej i widziałem i zobaczyłem kilka zdjęć. Facebook mnie pyta, to zdjęcie zostało zrobione jakby, zostało chyba zrobione Frankenthal, czy to prawda? I ja patrzę, faktycznie ja je zrobiłem Frankenthal, ale skąd to nie mogę wiedzieć w tym Facebooku, że ja to zdjęcie tam zrobiłem. Dopiero sobie potem zdałem sprawę, że to zdjęcie zrobiłem swoim telefonem komórkowym, uploadowałem do Facebooka, a smartfony są wyposażone w aplikacji GPS-owej i są w stanie zlokalizować nasze miejsce przebywania. Są to zdjęcia, są w tak zwanych formatach plików wymiennych, czyli generalnie rzecz biorąc te informacje pochodzone z GPS-u są doczepione do tego pliku zdjęciowego i trafiają na Facebooka. Była taka sytuacja w Stanach, kiedy jeden facet co niedziela chodził w pewne miejsce z psem na spacery i zdjęcia z telefonu komórkowego tego miejsca, do którego chodził na ten spacer z psem, uploadował do swojego blogu i zrobiono taki flash mob. Kilkaset osób się zebrało i któregoś razu go tam powitało. Także widzimy, że są tutaj dwie strony medalu. Aplikacje faktycznie są częścią naszego codziennego życia. Teraz wracając do tej metaforyki przyjaciela. Na pewno wiele z tych usług mogą być świetne. Czy faktycznie możemy zaufać aplikacjom? Czasami tak, ale czasami nie. To zależy tak naprawdę też na ile jesteśmy kompetentni, jeżeli chodzi o obsługę aplikacji. Jeżeli jesteśmy w stanie także się dogrzebać do tych ustawień prywatności w swoim Androidzie czy na swoim iPhone'ie. Czy te informacje, które przekazujemy aplikacjom, są utrzymane w tajemnicy? Czasami tak, czasami nie, w zależności od tego, czy tego przypilnujemy. Czy te aplikacje nas śledzą? Tak, niektóre tak. Czy kryją przed nami bardzo ważne informacje? Czasami tak. Niektóre z tych aplikacji tak. Niektóre z tych aplikacji nawet zbierają dane, nawet kiedy nie są aktywne, nawet kiedy nie są włączone. One cały czas pobierają dane. A niektóre nawet dzielą się osobistymi informacjami, ponieważ te informacje są nieszyfrowane, są niechronione. Zatem, co możemy zrobić, co możemy zrobić z tymi aplikacjami? Oczywiście, po pierwsze, możemy zwiększać swoją świadomość na temat kwestii bezpieczeństwa dotyczących czy związanych z aplikacjami. Tutaj jest taki projekt, który realizowaliśmy w ramach InSafe.
dotyczący internetu na iPhone'ach. Teraz chcemy mieć mobilną wersję tej strony internetowej ClickSafe, która właśnie była częścią tego projektu. To jest strona, na której znajdziemy informacje na temat ochrony siebie przed aplikacjami także mobilnymi. I to powoli koniec. Teraz to może brzmiało jak taka opowieść, ale chciałbym też powiedzieć Państwu, czego możemy spodziewać się w przyszłości. Kiedy właśnie sobie chodziłem po Warszawie, miałem tego smartfona w ręku i nagle otworzyło się takie okienko i smartfon do mnie mówi: o, z tego co wiem, to podobają ci się, czy lubisz włoskie restauracje, a 200 metrów z miejsca, w którym stoisz, znajduje się bardzo fajna włoska knajpa. Za chwilę mój smartfon znowu mi powiedział: wiesz co, dwóch swoich kumpli z Facebooka już jadło z tego, już jadło w tej restauracji, de facto oni są tam teraz. Właśnie się zalogowali do Facebooka z tej knajpy. Czekają tam na ciebie, może wpadniesz. Czyli mój smartfon jako trzecia oferta, którą mi zaproponował, powiedział: może szybko zatwitujesz tym dwóm ludziom, którzy są w tej knajpie włoskiej, a którzy są twoimi kumplami z Facebooka, że zaraz do nich przyjdziesz. Nie wiem, czy to jest marzenie, czy to jest raj, to co teraz pokazuję, czy raczej jakiś straszny koszmar, ale tak to wygląda. Dziękuję. Proszę Państwa, pytania. Mamy czas na pewno przynajmniej jedno. Rozumiem, że Państwo są zagubieni sami z tymi myślami, czy to dobrze, czy to źle. O, jest jedno pytanie. Pan wygrał tą szansę. Proszę. Dzień dobry. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy z Pańskiego doświadczenia wynika, że aplikacje płatne są bezpieczniejsze niż aplikacje, które są do ściągnięcia za darmo? Ogólnie rzecz biorąc, tak, ale nie można mieć pewności. I ten test 63 aplikacji, niektóre z nich, a całkiem sporo było płatne, zwłaszcza na iPhone'a. Niektóre apy były nawet krytyczne, miały status krytyczny.